Izaak i Ismael. Czytają w Słowie Bożym o historii Jakuba, syna Izaaka, możemy przejść dalej do Izaaka i Ismaela. Powróćmy jeszcze na chwilę do historii Jakuba, syna Izaaka, konkretnie do jego pierwszych lat życia. Jak wiadomo, przyjście Izaaka na świat było obiecane na długo przed jego narodzeniem. Urodził się on wtedy, kiedy z ludzkiego punktu widzenia zniknęła już dla Sary wszelka nadzieja, aby kiedykolwiek urodzić dziecko. Gdy Bóg, odwiedzając Abrahama, co opisane zostało w 18 rozdziale pierwszej księgi Biblii, powiadomił go, że za rok jego żona będzie miała syna, wtedy Sara, podsłuchująca przy wejściu do namiotu, roześmiała się. Ten śmiech widział tylko Bóg, ponieważ roześmiała się Sara sama do siebie. Oczy Boże widzą. Widzą najskrytsze zakątki serca, dlatego pyta on Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Wtedy Sara zaprzeczyła. Nie śmiałam się. Nie śmiałam się. Bóg, który widzi wszystko, widział jej myśli. Przed Bożymi oczyma nic nie może się ukryć. Sara na pewno nigdy nie zapomniała tego wydarzenia. Jeśli Bóg osobiście nas o czymś przekonuje, wtedy taką lekcję pamiętamy do końca życia. Gdy więc obiecany syn w zapowiedzianym czasie istotnie się urodził, Sara rzekła: Bóg dał mi powód do śmiechu. Ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną. Rok wcześniej się śmiała, nie wierząc temu, co powiedział, co zapowiedział Bóg. Po wypełnieniu się obietnicy Bożej był to już śmiech wiary. Łaska przeobraziła niewiarę Sary w triumfującą radość. Ci, w których sercach panowała kiedyś niewiara, mogą teraz dzięki łasce opowiedzieć o mocy i wierności Bożej. Wszyscy, którzy usłyszeli o tym zadziwiającym wydarzeniu, uśmiechają się razem ze szczęśliwą matką. Narodzenie Izaaka, śmieszka, Izaak oznacza śmieszek, stało się faktem dokonanym według słowa Jahwe. Jak zachowywał się Ismael, syn Abrahama i egipskiej służącej w stosunku co dopiero narodzonego chłopca? Do pewnego czasu nic nie czytamy na ten temat. Jednak kiedy w dniu odstawienia Izaaka od piersi matki Abraham urządził uroczystą ucztę, przez co naturalnie wszystkie oczy zwrócone zostały na prawdziwego dziedzica domu, syna obietnicy, w sercu Ismaela powstała zazdrość. Nienawidził więc swego małego przyrodniego brata, wyśmiewał go, co wzbudziło słuszny gniew Sary. To spowodowało katastrofę. Wypędź tę niewolnicę i jej syna, powiedziała Sara Abrahamowi. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Były to twarde słowa i serce Abrahama było do głębi poruszone, ponieważ kochał Ismaela i na pewno przez lata widział w nim dziedzica swych posiadłości. Sara miała rację. Bóg potwierdza słowa Sary. Tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Izaak był synem obietnicy. Obrazem tego, w którym będą błogosławione kiedyś wszystkie pokolenia ziemi. Ismael urodził się według ciała i chociaż został później ojcem 12 książąt i wielkiego ludu, chociaż Abraham darzył go przychylnością, to nie był on wypełnieniem błogosławień dla ludu Bożego. Bóg powiedział,
będzie to człowiek dziki. Ręka jego będzie przeciwko wszystkiemu, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 16:12. Między tym, który się urodził według ciała i który się urodził według ducha, nie było żadnego związku, tak jak pomiędzy zakonem i łaską. Te kwestie wyjaśnia apostoł Paweł w liście do Galacjan. Wspomina on w nim Ismaela i Izaaka. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Chrystus nas wyzwolił, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwiani i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. List do Galacjan, 4 rozdział, 29 werset do 5 rozdziału, 1 wersetu. Nie chciałbym w tym rozważaniu zajmować się różnicami występującymi pomiędzy zakonem i łaską, jednak skoro zostało przytoczone to miejsce z listu do Galacjan, ponieważ wyjaśnia ono stanowisko wierzącego w prawdziwym Izaaku, to cechą tego stanowiska jest wolność dana nam w Chrystusie. Galacjanom groziło niebezpieczeństwo powrotu pod jarzmo zakonu danego Izraelowi na górze Synaj. Chrystus ich jednak od tego uwolnił. Chrystus ich jednak od tego uwolnił. Co prawda nie chcieli oni porzucić zupełnie Chrystusa, lecz pragnęli łaskę i wolność przyniesioną przez Niego połączyć z zakonem. Chrystus jest końcem zakonu, jak mówi nam list do Rzymian 10:4. Na pewno niewielka liczba tych, którzy czytają Słowo Boże, jest Żydami. Pozostałym czytelnikom Słowa Boże nie grozi niebezpieczeństwo przejścia na żydostwo. W ludzkiej naturze Żyda, mahometanina, wyznawcy chrześcijaństwa lub nawróconego dziecka Bożego, tkwi tendencja do poddania się regułom zakonu lub dołączenia zakonu z łaską. Zakonność zawsze pozostanie niebezpieczeństwem. Zaciemnia bowiem cudowną Bożą łaskę w Chrystusie Jezusie. Zakon mówi, czyń to, a wtedy będziesz żył. Takie wezwanie podoba się człowiekowi, takie wezwanie podoba się ciału. Któż z nas nie usiłował wiele razy czynić czegoś, aby osiągnąć łaskę u Boga? Uważamy przecież, że człowiek nie jest całkowicie zły i bezsilny i ma wiele dobrych cech. Nie chcemy odsunąć od siebie Chrystusa. Chętnie mówimy, że bez pomocy Chrystusa nie potrafimy niczego osiągnąć, lecz wszystko oddać Mu, całkowicie się uniżyć i potępić własne ja, to jest za trudne. Jak mówi nieomylne Słowo Boże? Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy są zboczeńcami, wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Tak mówi nam list do Rzymian, 3 rozdział, od 10 do 14 wersetu.
To miejsce wyraźnie mówi o stanie duchowym człowieka. Nie jest możliwe, żeby grzesznik mógł coś ofiarować Bogu. Czyny wydające się dobre i piękne lub najbardziej pobożne życie nie mogą przyprowadzić człowieka bliżej Boga. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. List do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset. Tylko w Chrystusie jest odpuszczenie wszelkiej winy, uwolnienie od mocy grzechu, od niewoli szatańskiej i od Bożego gniewu. Jedynie Chrystus daje życie wieczne, w Nim istnieje prawdziwa wolność. Jemu samemu należy oddać całe serce. Nie można dzielić go z nikim i z niczym. A kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa do naszego serca, On chce wyłącznie sam je wypełniać. Taka jest wola Boża i tę wolę oglądamy w historii, z którą zapoznaliśmy się na kartach pierwszej księgi Biblii. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem, tak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 21:10. Tak brzmi stanowcza wypowiedź matki Izaaka, Sary. I na rozkaz Boży Abraham musiał postąpić według jej polecenia. Podobnie jak Sara, powinniśmy z powagą podchodzić do Bożego poselstwa i po przyjęciu godnie go wypełniać, tak jak Sara troszczyła się o dobro Izaaka, syna obietnicy. Wreszcie w Izaaku oglądamy świętego, odłączonego od świata człowieka, tak jak to było również na początku chrześcijaństwa. Chociaż ludzie się mu sprzeciwiali, on z nimi nie walczył, nie podejmował dyskusji ani nie próbował się bronić. Filistyni żądali od niego, by odszedł od nich, wtedy odchodził na ich żądanie. Zniszczyli owoc jego pracy, on jednak znosił to w cierpliwości bez sprzeciwu. Tak mówi przecież pierwsza księga Mojżeszowa, 26 rozdział. Podobnie postępował jego ojciec Abraham. Zasmucającym był jednak fakt, że jego własny bratanek Lot dokonał złego wyboru. Wybrał on równinę obfitą w wodę. Abraham przyjął ten fakt spokojnie, chociaż czyn Lota był niewdzięczny i chytry, o wiele boleśniejszy i dotkliwszy niż nieprawość ze strony Filistynów. Tak mówi przecież księga pierwsza Mojżeszowa 13. Ze względu na to, jak wiele Lot zawdzięczał Abrahamowi, wybór Lota był krzywdzący dla Abrahama. Dokładnie w tym samym duchu Izrael zareagował na obelgę Edoma. Izraelczycy zwrócili się do Edomitów z prośbą o przejście przez ich kraj, powołując się na pokrewieństwo między sobą. Powiedzieli im o swoich cierpieniach i uciemiężeniu w Egipcie, jak i obecnej niedoli utrudzonych pielgrzymów na pustej, w pustej ziemi. Niestety Edom odrzucił tę prośbę, grożąc Izraelowi. Izraelici jeszcze raz powtórzyli ich prośbę, lecz ponownie zostali odrzuceni. Bardzo cierpiąc z tego powodu, wybrali inną drogę, jak mówi czwarta księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Tak samo postępowano z Panem Jezusem w dniach Jego pobytu na ziemi. Gdy Samarytanie bali się Go przyjąć, odszedł do innej wioski, jak mówi nam Ewangelia według Łukasza 9. Jak drogocenne jest to, że w Panu Jezusie możemy zawsze widzieć wspaniałą zmianę, wspaniały nowy początek. Izaak niezasłużenie doznawał przykrości i nieprzyjemności od świata. Abraham zaś od Lota, który mu wszystko zawdzięczał. Izrael cierpiał od swoich krewnych. Jezus cierpiał ze strony tych, którym służył i którym błogosławił. Przyjście na ziemię kosztowało go wiele. Cierpiał od świata, który stworzył, i od ludu, który wybrał. Nie patrząc na to wszystko, dalej pozostał na ziemi, okazując miłość w niestrudzonej służbie dla człowieka.